do rzeczy Narwi i Bugu, na północno-wschodnich, graniczących z Białorusią kresach Polski, leży Białostocczyzna, ziemia ostatnich dziewiczych rzek, bagien i lasów. Jeszcze w XVI wieku wody te i lasy stanowiły nieprzerwaną całość wielkiego pasma puszcz polsko-litewskich, naturalnego skarbu książąt Litwy i królów Polski. Swoistość świata przyrody tego obszaru geograficznego polega na stykaniu się i wzajemnym przenikaniu fauny i flory środkowoeuropejskiej z fauną i florą Europy Północno-Wschodniej. Podobnie jak przyroda, graniczą tu ze sobą i splatają się kultury i religie wschodu i zachodu. Katolicyzm, prawosławie, islam. Niezależnie od wiary, dla wszystkich zamieszkujących tu ludzi wspólnym duchem opiekuńczym zapewniającym ciepło, zaspokajającym głód i pragnienie był zawsze las. Szczególnie zasobna w setki życiodajnych leśnych strumieni i źródlisk była i jest Puszcza Knyszyńska. Wody źródlisk wypływają z piaszczystych niecet i z torfowisk rezerwatu Krzemianka. Wody źródlisk zapewniają życie bogatej florze rezerwatu Budzisk. Dzięki leśnym strumieniom mogą istnieć bagna i moczary, które są ostoją zwierzyny. Takim miejscem jest m.in. rezerwat Stare Biele. W obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej można spotkać fragmenty lasu o charakterze borealnym, przypominającym zachodnią tajgę. Taki charakter mają na przykład położone w bezodpływowych zagłębieniach terenu bory bagienne z karłowatymi sosnami. Zupełnie inny, dorodny drzewostan istnieje m.in. w położonym 170 metrów nad poziomem morza rezerwacie Góra Pieszczana.
Wysokie i smukłe 30-metrowe sosny sprzedawane były już w XVI wieku do Holandii i Anglii na maszty do okrętów. Dlatego nazwano je sosnami masztowymi. Były też i są w Puszczy Knyszyńskiej drzewa nietykalne, oznaczone deskami wotywnymi święte sosny. I drzewa pomniki, rzeźbiarskie arcydzieła przyrody, jak ta najstarsza lipa z uroczyska Suchych Ród. Drzewo symbolizowało kiedyś potęgę i świętą moc natury, ale jednocześnie stawało się narzędziem i tworzywem pozwalającym ludziom wykorzystywać dobra przyrody dla swoich potrzeb materialnych, a także duchowych. Kult drzewa i liczne jeszcze, ale odchodzące do przeszłości relikty kultury drewnianej to charakterystyczne cechy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Nie jesteśmy jedynymi twórcami drewnianych rzeźb i budowli. W bagiennej dolinie Narwi żyje ponad ćwierć tysiąca bobrów, budowniczych żeremi i tam. Czują się one dobrze w jednym z ostatnich tego typu w Europie labiryntów koryt wodnych wśród trzcin. Ten zakątek Białostocczyzny, nazywany popularnie Małą Amazonią, objęty został w 1996 roku szczególną ochroną poprzez utworzenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Obecność bobrów świadczy o czystości środowisk wodnych. Bóbr kształtuje swoje siedlisko poprzez przywracanie jego stanu naturalnego i przyczynia się do wzbogacania różnorodności biologicznej swego otoczenia. W Narwiańskim Parku Narodowym można zobaczyć unikatowy system zbiorowisk roślinnych, ukształtowanych przez specyficzne warunki hydrologiczne i geomorfologiczne Doliny Narwi. Szczególnie dużą wartość przedstawiają zespoły roślinności wodnej i szuwarowej, które w zdecydowanej większości zanikają na innych obszarach Polski w wyniku prac melioracyjnych.
W Dolinie Nargi stwierdzono występowanie około 200 gatunków ptaków. Wśród nich 145 to gatunki lęgowe. Świat roślin i zwierząt Narwiańskiego Parku Narodowego jest niezwykle bogaty i wciąż jeszcze nie do końca zbadany. Dolina Narwi ma ogromne znaczenie dla ptaków lęgowych i przelotnych, zwłaszcza w okresie wiosny, kiedy wokół rzeki tworzą się rozległe rozlewiska i mokradła. Wiosennymi przelotnymi gośćmi na podmokłych łąkach są m.in. bataliony. Późną wiosną, kiedy z rozlewisk wyłaniają się łąki i Narew staje się znów niewielką rzeką, więcej wody i wilgotnych siedlisk można znaleźć w położonej niedaleko, rozległej, bo liczącej 195 tysięcy hektarów, Pradolinie Biebrzy. Na pastwiskach, nieużytkach rolnych i niedostępnych bagnach tej pradoliny w 1993 roku utworzono Biebrzański Park Narodowy. Torfowiska Biebrzańskiego Parku Narodowego są jedynym tak dużym i niemal pierwotnym bagiennym obszarem w biogeograficznej strefie torfowisk niskich oraz leśnych torfowisk wysokich. Cechy ekologiczne bagien biebrzańskich, a także ich rozległość, sprawiają, że zachowała się tu ginąca już w znacznym stopniu flora i fauna związana z naturalnymi ekosystemami bagiennymi i wodnymi. Bagienna Dolina Biebrzy stanowi ważne ogniwo
w wędrówkach ptaków z północnej i środkowej Afryki do Europy i Azji. Ptaki wodno-błotne znajdują nad Biebrzą spokojne miejsce odpoczynku i żerowania. Klucze przylatujących i odlatujących ptaków są najlepszymi zwiastunami zmieniających się pór roku. Zimy na Białostocczyźnie są długie, śnieżne i mroźne. Znacznie bardziej surowe niż w innych częściach Polski. Nawet podczas najsroższych mrozów w lasach i puszczach nie zamiera życie. Białowieski Park Narodowy, najcenniejszy obiekt przyrodniczy w niżowej części Europy,
jest najstarszym, liczącym 75 lat, parkiem narodowym Polski. W jego ścisłym rezerwacie obejmującym 4747 hektarów występuje większość typów lasów spotykanych w puszczy oraz większość rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Zwierzęciem symbolizującym potęgę i królewskość puszczy jest żubr. Na obszarze Białostocczyzny występują najliczniejsze jego stada żyjące w środowisku leśnym. 250 żubrów mieszka w Puszczy Białowieskiej, 20 w Puszczy Knyszyńskiej. Długie białostockie zimy ustępują miejsca krótkim, nieoczekiwanie ciepłym przedwiośniom. Tu, w białowieskiej Kniei, znajduje się to miejsce, które w polskiej tradycji i literaturze nazwane zostało matecznikiem, miejsce pierwotnego bytowania przyrody. Pierwsze siedlisko nierozerwalnie związanego kiedyś z naturą człowieka. W 1977 roku decyzją UNESCO
włączono Białowieski Park Narodowy do światowej sieci rezerwatów biosfery, a w 1979 uznano go za obiekt przyrodniczego dziedzictwa ludzkości w ramach konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego. Białostocczyzna, ojczyzna wielu splatających się kultur, jest wciąż ostoją dzikiej przyrody i dziewiczych krajobrazów. Puszcze, wody, łąki i bagna Białostocczyzny, te nad Bugiem i te nad Narwią, były niegdyś naturalnym skarbem książąt Litwy i królów Polski. Dzisiaj skarb ten jest własnością państwa i wspólnym dobrem żyjących w nim ludzi. Wartość naturalnego dobra, jakim jest przyroda, staje się coraz większa w zniszczonej cywilizacją Europie. Ocalenie pierwotnej przyrody i jej życiodajnych źródeł może się bowiem okazać niezbędnym warunkiem życia naszej cywilizacji i jej spadkobierców.